Witajcie na kanale Centurion. Tutaj jest nasze obozowisko. Wszystkie zabawki już przygotowane do tego, żeby Centurion przetestował kondora Iron Puff. No i tutaj jakieś narządka, jakieś drewienka przygotowane. Ale gdzie Centurion? Rozejrzymy się, tam go nie ma. Oto i on. Włączyłeś? Tak. Dobra. Witajcie. Normalnie to byśmy sobie już do domu poszli, coś tego, a tu test trzeba będzie robić. Błoto jakieś coś. Ale dobra, okej. Ja sobie wezmę, zdejmę rękawiczki. To, że rzuciłem ja tak na ziemię, to nie jest wyzwanie. Będzie ciepło, tak czuję. To sobie zdejmę kurteczką. I tak sobie pozwolę moją gorkę zawiesić. W główkę też będzie ciepło. Łysą. No i co? O czym ty mówiłeś? Że co ty mówiłeś na początku? No, że będzie wielki test kondora Iron Puff. A, zapowiedziałeś, dobra. Mój przyjaciel, serdeczny i druh, zapowiedział. Oto jest rzeczony Iron Puff. Ja wziąłem sobie, przygotowałem tutaj kowadełko. Sobie przygotowałem różne jakieś pałeczki. Różne... za pomocą piły Silky Gomboy. To taki o tutaj stolik, jakiś pałka. No nie jest za dobra, najwyżej się rozwali. To się dopiłuje jakąś następną, nie? Powiem wam, że nie lubię w rękawiczkach gdzieś tam coś. Ja to muszę czuć. Tak jak czuję ogień tutaj. Co się śmiejesz? Nie, ale to tak powiedziałeś taką... Naprawdę, ja to muszę czuć. Słuchajcie, tak, bycie synem króla Sedesów to wysoko podniesiona poprzeczka. Jak było na poranku kojota. Tutaj trochę kawy jest traperskiej. O, Mariuszku, dzięki. Proszę bardzo. Słuchajcie, no jakieś tam klocuszki, bo ja tu mam, normalnie, strach się bać. Ja sobie zdejmę swojego neka, powieszę tutaj do tej szatni, o, wyciągnę go sobie, o, połamał się patyczek, no tak, to... Mi często się łamią rzeczy w rękach. To jest bohater kondor Iron Puff. Z amerykanizmem wystarczającym to powiedziałem. Czekaj, Iron Puff to zbliż, to tutaj jest napis. Mariusz Trapper normalnie jak reżyser kina akcji. No czekaj, musi się wyostrzyć. Jest. Ty jesteś reżyserem kina akcji? Nie, ja jestem leśnym włóczykiem. No i dobra. Czekaj, bo to trzeba sztuknąć. O. Wszystko zdrowizna. O, jak widzicie, takie ociosywanie nie stanowi dla niego problemu. O, właśnie jeszcze takie coś mogłem wziąć na ociosywanie. Dobra, coś tego, tamtego, o ten, o. Tutaj leży pełno takiego, jakiegoś. O. No to jak widzicie, czyszczenie
jak widzicie, czyszczenie z gałązek, żeby sobie gdzieś tam coś takiego w uchwycie przyjemne. O. O, tu jeszcze można oczyścić. Takie moje wrażenie. Albo tutaj, żeby zaostrzyć. Wykonywaliśmy już tym nożem pracę, żeby o tam wbić ten Y pod kocioł, bo jesteśmy po dobrym, gorącym posiłku. Centurionie, gdyby nie drzem ze świni, to można by powiedzieć, że wegetariańskim, nie? O, takie tam robi swoje. No i dobra. Łapki oświniona. To jest właśnie to. Teraz, o, może to zapałkę wziąć. Weźmy takie na przykład coś. No przebatonujmy to. Ty, aż sok idzie, tak jak ten, co ty jak wbiłeś tego Ontario. Tak, tego pniaczka. Śliski trochę, ale na śliskość jest metoda. Teraz nie będzie się ślizgało. Oczywiście jodła. Nie, ślisko. Śliski jest strasznie. Inaczej. Żeby mi się nie ślizgało, ja sobie to zrobię inaczej. Ja sobie pakiem, golokiem wezmę to zetrę to, co śliskie, nie? Tak. Przydaje się, nie? Pewnie. Ta powierzchnia. No, posłużyłaby za saperkę nawet. No nie widzę. O. Chowamy. Ważne, żeby to nie był film o facecie w łódce. Ślizga się. Piotrek. No. O. Ajajajajaj. Co? No nie, bo chciałem sfilmować to, jak on pęka, nie? Poczekaj. No. Rozłupuję. A mokra, zbita, prawdziwa jodła
Świętokrzyska. Zaraz pójdzie. Trzeszczy fajnie, nie? No. Uwaga. Achtung. Przymierzasz się do zadania ostatecznego ciosu. No, Führer przymierzał się do ostatecznego zwycięstwa. Śmieję się tak zawsze. No. Poszło. Ja! Weź to sfilmuj! Zobaczcie, jak wlazł! Wow! Jeszcze jak sok cieknie aż, nie? Normalnie, no zobacz. Dobra. Dobra. To jeszcze sobie... Nie, to on to przetnie bez problemu, nie? Nie, no ale to tak to... jeszcze raz, tak? Żeby było fajnie. Pała jakby za lekka. Nie chcę iść. Tutaj sęk taki jakiś. No. Ja nie tnę tak, żeby ciach, ciach, ciach. Tylko po prostu, żeby przeciąć. Ale już poszło, patrz. Nawet mógłbym, wiesz, o. No i już. Już poszedł. Prawie poszedł. No, tam zostały drzazgi, nie? Które tam to jakoś trzymają. W końcu to jest, jakby nie było. Jodła świętokrzyska. Ja nie wiem, czy się porywać na to. Nie, za krótkie jest ostrze. No, nie będzie jak pacnąć. No, ale zobaczę, ile wejdzie. No, w sumie. Źle, źle, źle. Za duże. Nie, no wiesz, no. To raczej pod jakiś topór, nie? Pod jakąś siekierę. Ale nie, bo za krótkie ostrze jest. Mhm. Dobra, czekaj tutaj. Nie no, musiałbym, wiesz, robić, nie wiem, 40 minut filmu i po prostu ambicja jakaś, wiesz, musiałaby mnie tutaj strasznie skłaniać i popychać do tego, żeby na potrzeby filmu pokazać, że się przetnie. Bądźmy realistami, nie? Ale fajnie tnie, generalnie. Tak.
ten pak Golok to mi jednak podchodzi bardziej. No ale pak Golok to dla wielu to maczetą był on. No, a nie nożem. Trzeba by zapytać projektanta, co miał w głowie projektując ten nóż. Nie, to jest do rozstrzygnięcia. Tak? Jest pak Golok Knife. Na stronie Kondora jest i to jest jako nóż, nie? A to czy ktoś go tam maczetą nazwie, czy... Aha, rozumiem. Czy nie. Ja bym miał młot jakiś żelazny, bo szpałka już nie daje rady. To bym może przebatonował to. Bo przeszłoby. Przeszłoby. Ale to nie na dzisiaj. W każdym bądź razie, no pokaż na ile weszło. I pokaż jak pałka jest zniszczona. No i ona jest w stosunku lekka. Tam mógłbym pójść wziąć piłę, upiłować. Ile tam jest minut tego filmu? 16 z groszami. To czekaj, to inaczej. No chodź za mną. Okej. Znaczy dobra. Kochani leśni druhowie, nie chodzi tutaj o ambicje czy coś, tylko o ciekawość. Tutaj z tego już ciąłem dzisiaj całkiem twarde, mokre i ciężkie. I w miarę taka świeżyzna. O. Może to posłuży, chociaż za lekka pałka. No ale co zrobić, no. Nie wszystko można mieć. Ten już wbity jest. To wezmę paka Goloka, sobie obciosam. O. No taka jest robota bushcraftowca, nie? Tak. No co on ma robić, biedny? Batonuje, łupietnie. Łupietnie. Tarpy rozwiesza. Ogniska pali. Ogniska pali. Leje w żołądek czarną kawę. Czekaj. Panie kochane. Ojej, no co? Ja nie mógł noża zapakować jak należy. No wiesz, on jest trochę, ma taką specyficzną budowę, nie? Nie, nie o to chodzi, tylko że nie wchodzi mi tak jak trzeba. A. Albo coś. Dobra. Sorry. O, to już jest pała. Nowa, lepsza. Ale powiem wam, że ślizga się. No tu wyjątkowo, jak lubię gołymi łapami. Tak tutaj wezmę i rękawiczkę założę, żeby mi się nie ślizgała. O. Wchodzi. Wchodzi. Wchodzi, ale zabawa, zabawa. Jeszcze raz powtarzam, zabawa. Wejść to on by przeszedł cały, no tylko że wiesz, no tylko że nie ma jak pacnąć go z tej strony, wiesz. Uparcio w Centurion, nie? No i cóż, pokaż ile wszedł, jak wszedł. Tu. No
Wygląda jak rekin. Ten czubek, tak mi się kojarzy. No, no. Jakby miał młot, nie? Młotem to by w człowieku. No tak, no. Pała. Strasznie ślizga. I teraz ten czubek, on praktycznie ściera się o tą pałę. I co robi? Pęka. Widać, że pęka. Mhm. Dotąd co najmniej pęka. O. Czyli można byłoby... A to tylko, słuchajcie, upór, bo tak naprawdę przecież jest piła, nie? I tak dalej, ale kawał solidnego drzewa wlazł porządnie. Tak to. Efekt. Po uderzeniu trochę rękojeść niekoniecznie za mocna. Ale nic. Nie jesteśmy po to, żeby, że tak powiem, oszczędzać nożyki. O, nie wbiło się. Tak widzicie, jak to jest. Będzie nosił on znamię lasu, znamię batonowania. Wezmę sobie jakimś tam papierkiem czy czymś. Wyszlifuję, będę miał pamiątkę po wyprawie do lasu. Condor Iron Path. Chcieliście, to mieliście. Coś tam zrobi, nie? Że tak powiem. Natomiast małe porównanie. Jak się zachowa pak golok? To mnie jeszcze ciekawi. No bo pakiem golokiem to żeśmy po nocy gdzieś tam się tłukli, nie? Mhm. Po nocy się tłukli. Ha, ha, ha. No on jest dłuższy. No. Więc będzie go trochę wystawać i będzie w co uderzyć. Gdzie ta pała? Patrz, jak trzeszczy. Poczekaj. No, trzeszczy. Trzeszczy, ale to fajnie trzeszczy tak, nie? Słychać. No. Jakie tam siły pracują, nie? Czy on jest grubszy jak pak golok? Nie, teoretycznie mają te same wymiary. Aha. Znaczy, pak golok to jest to. A, przepraszam. To wiele lat. Iron. Paw.
Pak Golok to jest ten. Co teraz nim robię? Tak. Rozumiem. Ha, ha, ha. No prawie do samego dołu już pękł. Ale rękojeść, powiem szczerze, dostaje też się we znaki. No wiesz. Nożyki niszczę. Drugą stroną. Kurczę no. Tutaj to już dzieci nada. No. Taka sobie jodełka świętokrzyska. Fajnie trzeszczy, nie? Mhm. O, proszę uprzejmie. Siłą po prostu taką i godnością osobistą. Wężykiem, traperze, wężykiem. Wężykiem, traperze. O, kawa mi się rozlała. Ale jeszcze jest w dzwoneczku. Zobacz. A więc Pak Golok. Centurion nie pożałował noża. Widać to dokładnie. To nie jest po to, żeby leżało na półce. Tak jest. Tak jest. To ma pracować. O. Jak fajnie. Tak. Będzie na przyszłe ognisko. To prawda. O. No dobra. Dobra reakcja, nie? Mhm. Reakcja, satysfakcja. Tak. Trochę nagrody. Trajnikos. Traperos. Ale
Dobra, co starczy tych testów, nie? Tak jest, 30 minut akurat. No to dobrze, tam już nawet lokomotywa w tle już mówi, że wystarczy. Normalnie, o. Tak to jest. Także tak to jest. Witajcie, słuchajcie. Znowu Centurion. To jest taki bonus, taka dogrywka do filmu z lasu. Dlaczego zdecydowałem się to zrobić? No bo film, który mieliście okazję, że tak sobie pozwolę powiedzieć, zobaczyć, że tak powiem, gdzie sobie troszeczkę popracowałem tymi oto nożami. To są noże Condor Iron Pef. Pamiętam, że Jarek Pawłowski bardzo tak się interesował. Chcę tutaj dodać parę rzeczy na temat tych noży. Mariusz Trapper tak zastanawiał się, czy nóż, czy maczeta. No i ja powiedziałem, to można rozstrzygnąć, nie? Że to jest nóż, ale według definicji Condora. Bo na stronie Condor Tools and Knives jest Pack Golok Knife i Condor Iron Pef Knife, czyli nóż. No i teraz po co ten aneks, po co ta dogrywka tutaj z domu? Ja przestawię tutaj troszeczkę ten statyw, obiektyw, coś gdzieś jakoś i będę chciał wam coś pokazać i coś powiedzieć. One już są tutaj takie trochę obrobione, doczyszczone, naoliwione i tak dalej, ale godzi się tu parę słów powiedzieć. Dlatego zmiana pozycji tegoż oto statywu. Noży i tak nie widać. No one tutaj sobie leżą, jak widzicie. Mała pauza i zaraz wam powiem, pokażę, o co chodzi. No dobra, myślę, że takie ujęcie będzie w sam raz. Face of Centurion tutaj nie jest potrzebne. Ten film, który obejrzeliście sobie z Rąbaniny Leśnej, to tam zauważyliście, że ja sobie postawiłem za cel, żeby no takiej wielkości naprawdę potężną kłodę oprawić. To nie jest jakaś tam sosenka, którą sobie można pacnąć nożykiem jakimś niedużym. Chociaż ja lubię takie wielkie też oprawiać małymi nożykami, pobawić się, ale to po prostu długo by trwało tak przed kamerą i nie ma takiej potrzeby, słuchajcie. Podoczyszczać muszę jeszcze troszeczkę sobie pochwę. Pochwy na razie niech idą na bok. Te dwa noże to bohaterowie dzisiejszego odcinka. Co się stało? Tu mam taką fajną kostkę szlifierską. Taką, która ma jakąś gradację tam ścierną. I jak filmy się wrzucały i cały czas się wrzucają, to Centurion szlifował rąbaninę. W momencie, kiedy trzymałem w ten sposób Iron Pef i tłukłem pałą takiej grubości, chociaż i tak była dla mnie za lekka, powiem szczerze, bo lubię, jak jest ciężka pała. Po prostu jakoś, że tak powiem, tutaj mam wyrobione te mięśnie takie zbite, że tak powiem, i nie są to jakieś takie może rzeźby, że tak powiem, jak z siłowni, ale
jest w tym power. I nie chodzi o to, żeby się chwalić, tylko no to tak to wyszło, nie? No i teraz o co biega? Porównajcie sobie odcienie tych rękojeści. To są noże Kondor. Weźcie inne noże Kondor. Dzisiaj miałem Hudson Bay ze sobą też, ale w ogóle nie były używane. Prawda? Na ogół Kondor, drewienko, orzeszek, czy tam orzesznik, czy orzech amerykański to ma koloru ciemniejszego. Dla przykładu Kondor Toki, czyli noże projektowane przez Walta Matthews'a, mają troszeczkę innego, ale Iron Path ma rękojeść zupełnie jaśniejszą, jakby jakiś taki inny materiał, bardziej miękki. Tutaj spróbuję pokazać i wyostrzyć, jest wada, ale ona już jest taka zatarta tym właśnie czymś, o tym tutaj spróbuję ostry zrobić, o, tą gąbeczką ścierną. Jak widać, pracowałem uczciwie i pracuję. Tutaj też ma ślady po uderzeniach pałki. Centurion, jak widzicie, nie trzyma nożyków na półce. Nie oszczędza ich. I to po prostu jest tak, że tak jak weteran może wyglądać jak kaleka i może mieć kupę blizn, ale w oczach dowódcy, nazwijmy to tak, dobrego, jest bardzo cenny. A pamiętam, jak kiedyś samemu Hitlerowi Ernst Röhm, jeśli ktoś chce sobie do historii sięgnąć, niech zobaczy, co to za postać była. On miał taką bliznę na twarzy. Hitler podziwiał jego medale wojenne, a on powiedział: to jest mój medal wojenny. I to jest medal, i to jest już pamiątka tu, która zostanie na tym nożu. O. I tutaj. Ponieważ tą pałą mocno tłukłem w Kondora Iron Path. Nie podołał on wielkiej, naprawdę grubej gałęzi. Gdzie tam gałęzi? Pniu! Solidnym, naprawdę klocu. Zresztą to widzieliście. Kloc był taki, że wystawało tylko tyle tego kondora. Odtąd dotąd. Średnica duża. No i powiem szczerze, musiałbym się tam bardzo pomęczyć i jakbym się uparł, no to bym przebatonował. Ale dzisiaj był Iron Path Test VS, albo jak to woli VS, albo versus Kondor Pak Golok. Powiem, że na Paku Goloku też widać, jak możecie tutaj zerknąć sobie i zobaczyć, ślady po uderzeniach już wyprowadzone. Takie już nie ma zadziorków. Jest gładkie. Centurion zniszczył nożyki. O. Ale teraz powiem tak, że jak będę go gładził w rączce i będę go tak po prostu paluszkami tutaj opracowywał, to będę sobie mówił: co jeszcze? Coś, co nie pracowało już jakiś czas, to Essihun Glass 2. Kiedyś przyjdzie czas, że będzie Essihun Glass też w kolekcji. Ten czas po prostu nastanie. Po co on tutaj, skoro on sobie leży? No tak on wygląda, jak widzicie. No ale ktoś taki
To sobie hoduje na półkę, nożyk trzyma, tak się cieszy, a jakimś tam gorszym będzie wykonywał. Ja zrobiłem taki film kiedyś, jak wbity Hunglas, a był po prostu w pień i pracował, bo on ma pracować, a nie leżeć. Jego medal. Aż się błyszczy od tej lampy. Widzicie? Mocne uderzenia w żelastwo. Przechemrany, przeharatany. Essie Hunglas. Parę słów o nożach Centuriona. Mógłby być osobny film, nie? Ktoś by mi powiedział znowu. Wybaczcie, chłopaki. Po prostu chcę kontynuować temat, żeby nie było wątpliwości. Jak ktoś komuś nie odpowiada, to niech zrobi tak, jak mówi tam. Niech przewinie do ciekawego momentu. I tyle. Skoro już chwalić się, no to SI5. Och, jak ja kocham ten nożyk. Zobaczcie, jaki on jest przechemrany. Jakieś takie widzicie opcje. Żeby ładnie wyglądało. Spróbuję właśnie tak patrzeć, by kąt był. A ostrze? Ostrze się nie bójcie. Żyletka. Jeju, aż się błyszczy pod palcem. Żyletka. Bardzo dobry nóż. Używany. U mnie noże nie próżnują. Jeden z takich moich ulubionych noży, a i dawno nie był on w ogóle pokazywany, ale jest pracowany. Dzisiaj Mariusz mówił, czy Kondor robi jakieś noże, gdzie jest Kydex. No jest Kydex. To jest Kondor Crotalus. Przepracowane. Jak widzicie, bardzo dobry nóż. Ostry. Żyletka. Pasja noży. Nie leżą na półce, by leżeć, żeby się kurzyć. Dzisiaj, gdyby mówić o pojedynkach nożowych, nie będę się innymi zachwycał, bo taki na przykład Condor Moonshiner, to on w ogóle nie doznaje żadnych uszczerbków. Jedyne co, to to. Gdyby tego nie było. Gdyby było o to, do samego końca. Mogłoby o tak schodzić, to tak schodzi trochę jak w Hudson Bayu, ale kiedy się batonuje, to uderza się w tą krawędź i pałka się szybko niszczy. Ale na szczęście jest tak ostry, że robi swoje. Tyle tych noży i one nie próżnują u mnie, naprawdę. No ale wróćmy do bohaterów dzisiejszych. O, mają swoje blizny, swoje znamiona. I to są właśnie moje noże. Są już naostrzone, czyli po prostu falkniwen. I ten dźwięk. Aż miło posłuchać. 10 razy w jedną stronę. I 10 razy w drugą. Są naostrzone,
na tej ostrzałeczce. Dzisiaj dałem taką Mariuszowi, traperowi, bo miałem zapasową, to dał tam równowartość, powiedzmy. Już mi w drodze idzie nowa. Pakuję ptaszyska, że tak sobie pozwolę powiedzieć. O. Tutaj jeszcze, jak widzicie, jeszcze trochę ciężko, ale już o, coraz łatwiej wchodzi, to się wyrobi. Teraz co? Trochę mojej twarzyczki centurionowej. O, siedzę sobie tutaj i cieszę się z paka Goloka. Cieszę się z Iron Pefa. Mam nadzieję, że Jerkowi Pawłowskiemu się podobały te testy i innym kolegom. Sorry, że tym aneksem, nazwijmy to tak, do leśnej części terenowej przedłużyłem, ale chciałem o tych bliznach na nożach opowiedzieć i powiedzieć właśnie, czym jest dla mnie nóż. Jak się zużyje, to się oprawi jakimś drewnem, a jak nie, to się kupi nowe. Do ostrzy nic nie mam. A Iron Puff będę go jeszcze pokazywał. To jak Hudson Baya. Tak to jakoś jest. Dziękuję wam za uwagę, leśni druhowie, przyjaciele lasu. Bądźcie tymi, którzy przyczyniają się do jednoczenia branży, środowiska czy czegoś. A nie bądźcie tymi, którzy słowami lub postawami przyczyniają się do czynienia podziałów. Chyba tyle. Pozdrawiam was serdecznie i zapraszam do kolejnych filmów. Jakoś tak. Wszystko dobrze powiedziałem? Trzymajcie się. Zatykam po prostu łapą. Szokorku, to koniec filmu. Naprawdę.